freak show, sideshow i cirkus. Oto terminy, które wiążą się z historią tatuowania i tatuażu oraz wiążą się z historią organizowania konwencji tatuażu. Na przestrzeni XIX wieku i również we wcześniejszych wiekach było bardzo popularne prezentowanie wytatuowanych ludzi na całym ciele podczas tak zwanych freak show, kiedy pokazywano różne dziwactwa, wybryki natury, przyrody, jakieś kurioza. Ludzie wytatuowani mieli wtedy swoje tam miejsce i generalnie pokazy freak show nie mają nic wspólnego z konwencją, dlatego że to nie są spotkania ludzi wytatuowanych, tylko spotkania, na których ludzie oglądają wytatuowanego osobnika. Ale pod koniec XIX wieku doszło do pewnego show w Ameryce. To był bodajże 891 czy 4 rok, nie pamiętam teraz dokładnie. Podczas jednego show zaproszono aż 13 wytatuowanych osobników. Było to 13 kobiet i mężczyzn, którzy mieli tatuaże na całym ciele. I to wydarzenie ewidentnie odcinało się od innych wydarzeń, dlatego że nie było tej samej, jak gdyby, tej proporcji, że ludzie niewytatuowani oglądają wytatuowanego. Tutaj ludzie niewytatuowani wprawdzie oglądali nie jedną osobę albo dwie, tylko oglądali aż 13 modeli. Tutaj można było skonfrontować te tatuaże, porównać pracę mistrzów, kompozycje i inne takie rzeczy, co zbliża nas niechybnie do faktu, iż potrzeba jak gdyby konfrontowania tatuaży i konfrontowania styli była już zauważalna dawno, dawno temu i każdy tatuator chciał jak gdyby pochwalić się czymś lepszym, pochwalić się swoim kunsztem i chciał po prostu być lepszy od innych.